Otwarty mikrofon, Radio Opole. Kolejnym gościem Radio Opole jest Jan Woźniak, burmistrz Otmuchowa. Dzień dobry, panie burmistrzu, witam. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. No i właśnie, Radio Opole niedawno gościło w Otmuchowie. Piękne wydarzenie, piękna inicjatywa, czyli Lato Kwiatów. No to już jest taka tradycja, prawda, panie burmistrzu? Te kwiatki to zawsze będą z Otmuchowem się ludziom kojarzyć, no, chyba. No tak, panie redaktor, to jest 49. Lato Kwiatów, no to właśnie. Już obowiązuje. To już tyle lat, że nie wyobrażam sobie, aby z pejzażu gminy Otmuchów taka impreza zniknęła. Jeden rok mieliśmy tylko tak zwanego zastoju, kiedy był stan wojenny. No i teraz dwa lata temu, kiedy pandemia, w związku z tym, gdyby nie te dwa okresy, to mielibyśmy już 50. W związku z tym to zobowiązuje na przyszłość. Dlatego też już myślimy o następnym Lecie Kwiatów jubileuszowym 50., a naprawdę będzie program dość rozszerzony. I to już, panie burmistrzu, no przecież ledwo jedna impreza zakończona i już państwo myślą o kolejnej? No i tak to wygląda każdego roku, ze względu na to, że gro wystawców, którzy u nas każdego roku przybywa, którzy przyjeżdżają do nas na wystawy, konstruując te wystawy, a więc floryści, wystawcy kwiatów, krzewów ozdobnych, roślin towarzyszących, sprzętu, materiałów różnego rodzaju. Oni już chcą wiedzieć, co będzie za rok, ze względu na to, że oni muszą swoją produkcję też pod nas przygotować. W związku z tym my już obligowani jesteśmy też już na początku sierpnia przynajmniej znać zarysy tego, co nas czeka za kilkanaście miesięcy. Dlatego też już się taki pierwszy sztab organizacyjny zebrał. No i już pewne rysy powstały, jak to będzie wyglądać za rok. No właśnie, tak też właściwie pełna zgoda z florystami, bo to oni nie mają takiego produktu, że się tak wyrażę, który powstaje w dzień lub dwa, tylko muszą zaplanować, zadbać o roślinę, żeby ona później zrobiła wrażenie, tak już mówiąc w skrócie. No oczywiście, że tak, ale przede wszystkim też muszą widzieć wizję, też muszą widzieć coś u siebie w swoich pomysłach takiego, żeby się nie dublować, żeby się nie powtórzyć za rok czy wstecz, patrząc już to, co było. W związku z tym ja ich w ogóle podziwiam za ten kunsz i za to, co oni tutaj przez ten okres kilku dni wyprawiają, w cudzysłowie, bo oni przyjeżdżają do nas wcześniej i już nawet powiem tak kolokwialnie, że ja za wiele nie wiem o tym, co oni tutaj zrobią na koniec i co pokażą. Przyjmują miasto i koniec. Przyjmują, i tak, i koniec. Nie tylko miasto, bo całe obiekty te nasze i zamek i piwnice i te miejsca, gdzie kwiaty cięte bardzo kochają i lubią, te wilgotne, w związku z tym później tylko wołają na zakończenie tej swojej żmudnej, nocnej pracy i pokazują. A szczególnie nasi przyjaciele z Włoch, z Montefiore, którzy przyjeżdżają do nas i dywany kwiatowe układają nocami po to, żeby to można później pokazać gościom i mieszkańcom, a to tak mozolna praca, że trwa to przez kilka nocy po to, żeby ten kwiat był świeży, świeżo ułożony, również i sól kolorowa nabrała tak zwanego też tego koloru dnia. I no jest to taka mozolna, ciężka praca, niejednokrotnie nie można jej przeliczyć na żadne pieniądze. Floryści z całej Polski, ale mówi pan burmistrz Włochy. Podejrzewam, że inne kraje również są zainteresowane, jak już jest Lato Kwiatów. No tak, mamy podpisaną umowę z Montefiore del Asso, to jest na wysokości San Benedetto, Rimini, i tam jest taka kolebka tych ludzi, tak zwanych artystów, florystów, którzy jeżdżą po świecie i oni te dywany kwiatowe układają na różnego rodzaju uroczystościach. I w Watykanie papieżowi na przykład też i u siebie na Boże Ciało układają i łącznie z mieszkańcami piękne dywany kwiatowe w mieście, na drogach, na chodnikach. No i później
na same uroczystości Bożego Ciała, jak idzie procesja, to idzie już w tych dywanach kwiatowych i to ja tam byłem 2 razy, więc to wygląda przecudownie w tej architekturze zabytkowej przy kościołach, kaplicach, przy tych ołtarzach. W związku z tym, no jest coś pięknego, to trzeba zobaczyć, tego się nie da To opisać. już specjaliści, profesjonaliści To w jest swoim fachu, specjaliści, zdecydowanie. profesjonaliści, no mamy też i Holendrów, mamy też tutaj i Niemców, z którymi mamy 30 lat współpracy w przyszłym roku, z Bernkastel Kues nad Renia i Palatynat w Dolinie Mozeli. Oni się znowu bardzo, bardzo produkują, to znaczy nazwę uprawiają winogrona, winnice, tam są tysiące hektarów w Dolinie Mozeli. No i oczywiście tutaj też namiastkę tego przywożą do nas i pokazują te swoje krzewy piękne, ale też i oczywiście już produkt finalny, jakie jest wino mozelskie, dlatego też będziemy chcieli w przyszłym roku, już zdradzę rąbka tajemnicy, że będziemy chcieli to wino mozelskie też zaprezentować, to tylko nie w formie takiego pokazu czy wystawy, ale również do konsumpcji, Do degustacji, jak do rozumiem, będzie można degustacji, o sobie tak można skosztować. powiedzieć. No to ciekawostka. Tak. Panie burmistrzu, to teraz zapytam tak, czy tak samo pięknie jak rozwijają się kwiaty, rozwijają się inwestycje w gminie? Jak to jest? No chyba tak. To należałoby zapytać raczej naszych mieszkańców, naszych tych, którzy najbardziej to widzą i oceniają, ale ja powiem już tak, że nie mamy sobie co do zarzucenia, bo tych inwestycji w gminie, które oddaliśmy nie tak dawno, już jest kilkanaście, które kontynuujemy, jest kilkanaście. Kilkanaście już mamy w planach, gdzie przekazujemy tereny do wykonawcom już po przetargu, a więc liczymy w tej chwili na regionalny program operacyjny Województwa Opolskiego, który ruszy pełną parą, bo w chwili obecnej nie mamy żadnych sygnałów, że te pieniądze do Polski dotarły. A to są miliardy złotych na województwo polskie, to są miliony złotych na tak zwany subregion południowy i my na to ciągle liczymy, a dzięki Bogu mamy już praktycznie pierwszą dekadę lipca za sobą i ani słychu, ani widu na to, żebyśmy mogli cokolwiek jeszcze w tej chwili otrzymać, a już nie mówiąc o konsultacjach i przygotowaniu się do tych inwestycji poprzez ogłoszenie przetargów. Także następny rok prawdopodobnie z RPO będziemy mieli, no delikatnie mówiąc, w plecy, ale inwestycje te, które oddaliśmy teraz niedawno, to można by wyliczyć, a więc centrum przesiadkowe ponad 2 miliony złotych, PSZOK ponad 3 miliony złotych, a więc punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Sandacz w Odmuchowie, kultowa inwestycja ponad 5,5 miliona złotych. W tej chwili kończymy budynek komunalny na 40 rodzin. W tej chwili przymierzamy się do rewitalizacji stadionu miejskiego. Podpisaliśmy umowę. Mamy również tutaj i pump track, i skatepark w tejże umowie. A więc tutaj już będą te inwestycje widoczne. Otrzymaliśmy z ładu polskiego, tak go można nazwać, prawie 5 milionów złotych na następny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w południowej części gminy, bo taki jeden punkt już funkcjonuje na terenie miasta, tu w tej centralnej części, w północnej. Natomiast gmina nasza jest specyficzna, bo ma ponad 39 miejsc, ma 39 miejscowości, prawie 200 kilometrów kwadratowych i dojechać z Nadziejowa czy z Kamiennej Góry do Odmuchowa to jest 40 parę kilometrów z tymi gabarytami, a więc zdecydowaliśmy o tym, że tam będziemy ten punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budować w tej południowej części, w rejonie Piotrowic i Jasienicy Górnej. No, w ciągu 2 lat dodaliśmy 4 żłobki, pani redaktor, w ramach Malucha Plus. W tej chwili możemy się poszczycić tym, że żadne dziecko u nas w naszej gminie nie czeka do żłobka. Natomiast też jesteśmy tutaj dumni, że możemy naszym sąsiadom pomóc i dzieci przyjmujemy też do żłobków, bo mamy ich w tej chwili 4 z innych gmin i to jest dla nas bardzo ważne. A otwieranie żłobków, budowanie nowych sprzyja dzietności.
No miejmy nadzieję, panie redaktor, że tak będzie. Ja nie ukrywam, że funkcjonuje u nas od 2018 roku, tak zwane już tak humorystycznie nazywając becikowe woźniakowe, tak jak oni to nasi odbiorcy czy mieszkańcy nazywają, bo za każde urodzone dziecko w gminie Otmuchów otrzymuje becikowe z budżetu gminy naszej 1500 zł. Tak samo jak dbamy o naszych seniorów, którzy ukończyli 80. rok życia, każdego miesiąca otrzymuje 100 zł, a więc razy 12 to jest 1200 zł, to jest tak zwana, można powiedzieć, trzynastka, czternastka czy piętnastka z budżetu gminy, a więc tutaj wydajemy też prawie milion złotych dla naszych seniorów. No, idąc tą myślą dalej, to chcę poinformować, że jesteśmy na ukończeniu budowy czy rozbudowy pięknego Domu Pomocy Społecznej w Sarnowicach, więc w dzielnicy Odmuchowa, gdzie pomieści 50 pensjonariuszy. To jest też kwota niebagatelna po prawie 7 milionów złotych i to muszę podkreślić, że 100% środków pochodzi z budżetu gminy. O właśnie. W związku z tym jesteśmy tutaj zdeterminowani po to, aby ten obiekt jak najszybciej zakończyć, bo nie ukrywam, że to będą dodatkowe miejsca pracy, ale też, że ci mieszkańcy, którzy są poza obrębem naszej gminy, ja to nazywam też już tak humorystycznie na eksporcie, będziemy chcieli tych mieszkańców, którzy będą chcieli wrócić do macierzystej gminy z DPS-u, przerzucić do naszego DPS-u po to też, żeby nie ponosić kosztów, a koszt jednego pensjonariusza w tej chwili w obcym miejscu, w obcym DPS-ie to prawie 4000 średnio, miesięcznie oczywiście. W związku z tym daje to również dużo do liczenia, ale i do myślenia po to, aby te pieniądze pozostały w budżecie gminy. Czy to jest tak, panie burmistrzu, czy ja to dobrze czytam, że teraz jakby pana działania i pana pracowników są jakby skupione, sfokusowane na tym, żeby właśnie wspierać rodzinę, wspierać seniorów, czyli tak trochę inwestować w człowieka, powiedzmy? Oczywiście, ale to od kilku lat to robimy. W momencie, kiedy dano nam to było, że mamy na przykład tego Malucha Plus, że to, że było nam dane tutaj również skorzystać z innych tych dobrodziejstw pomocowych, o to, że możemy, to, że Rada uchwaliła ten mój pakiet tak zwanych pomocy dla seniorów i dla nowo urodzonych, to są już miliony złotych, dlatego też idziemy w tym kierunku. Teraz ten budynek 40-rodzinny kończymy. To też przede wszystkim z myślą o tym, aby w tych mieszkaniach zamieszkały rodziny albo wielodzietne, albo perspektywicznie te rodziny, które mają w planach no, więcej mieć tą rodzinę, powiększyć, mieć więcej, no, więcej dzieci. Dlatego To też jest istotne, bo prowadzi. znamy dane demograficzne, prawda? Oczywiście, Zarówno no, Polski, jak i województwa. w tej chwili demografia nas wykańcza, dobijam, proszę Państwa, myśmy w roku 90., 80. latach rodziło się w gminie Otmuchów ponad 400 dzieci, w tej chwili ledwo się rodzi 100, 110. W ciągu kilkunastu lat z powierzchni gminy, można powiedzieć tak kolokwialnie, zniknęły trzy duże wioski 500-osobowe. Mieliśmy 15,5 tysiąca mieszkańców, w tej chwili mamy niespełna 14, w związku z tym jesteśmy tutaj zdeterminowani, aby pójść w kierunku takim, aby pomagać rodzinie, bo nigdy, nigdy nie za wiele inwestować w człowieka. I przede wszystkim również ta decyzja zapadła tutaj u nas kilka lat temu, że każde dziecko bez względu na dochód, bez względu na to, z jakiej rodziny pochodzi, to otrzymuje bezpłatny posiłek w szkole i to dwudaniowy. I w takich kuchniach naszych, które uruchomiliśmy x lat temu, dziennie produkujemy ponad 1300 posiłków i wydajemy każdego dnia. W związku z tym również to jest napędzanie pewnej koniunktury dającej możliwość lżejszego życia tej naszej odmuchowskiej rodzinie, ale przede wszystkim też to, że ludzie mają w naszych kuchniach, stołówkach pracę, a po trzecie na pewno możemy to
ten posiłek wyprodukować, może to brzydkie słowo wyprodukować, przygotować i podać dziecku no taniej. Panie burmistrzu, to o. Bo tak, bo to wszystko kosztuje, na to wszystko trzeba pozyskiwać pieniądze. Chciałabym zapytać, jaki udział też w inwestycjach takich, powiedzmy, twardych, czy to budowa drogi, czy budynku, jaki udział pieniędzy takich zewnętrznych, czyli pozyskiwanych, nie wiem, fundusze unijne, fundusze te krajowe, rządowe, jaki to jest procent tych wszystkich inwestycji, Panie które się redaktor, dzieją? ja powiem tak. Średnio tam, gdzie się staramy na tak zwane projekty, gdzie jest program rozwoju obszarów wiejskich, a więc tu na terenach wiejskich, to jest udział tego programu w granicach 63%. Natomiast regionalny program operacyjny województwa opolskiego to jest w granicach od 65 do 85%. Natomiast jeżeli chodziło o przepraszam, o domy dzietne, domy żłobki, przepraszam, bo jeszcze o domu dziecka nie powiedziałem, żłobki, no to jest na jedno dziecko. W związku z tym otrzymywaliśmy na jedno dziecko 30 tysięcy złotych na utworzenie jednego miejsca, oczywiście dla dziecka. 30 tysięcy złotych, pozostała kwota to była z budżetu gminy, a takich miejsc otworzyliśmy w przeciągu 2,5 roku prawie 130, więc to sobie można bardzo prosto policzyć, że to jest kwota ponad 4,5 miliona złotych. Natomiast budynek komunalny w 100% budujemy z własnych środków komunalno-socjalnych, dom pomocy społecznej z środków własnych, to jest też około 7 milionów złotych. Natomiast na drogi otrzymujemy różne dofinansowania w różnej kwocie, w różnej konfiguracji ze względu na to, z jakiego programu to idzie, ale tak od 50% do 75, Bo ja, 80. panie burmistrzu, zawsze dopytuję samorządowców o tę jakby kondycję finansową gminy, bo bardzo często zdarza się tak, że gdyby się nie udało pozyskać tych pieniędzy zewnętrznych, no to właściwie nic by się Oczywiście, w gminie ma nie pani rację. działo. Oczywiście ma pani rację, bo nie byłoby nas stać na to, żeby nawet tą inwestycję przygotować i rozpocząć, bo później można by się zadławić i przez kilka czy kilkanaście lat się za przeproszeniem bujać z tą inwestycją i doszłoby do tego, że ta inwestycja by przerosła razy nasze możliwości oczekiwania, a im dłużej się buduje, tym jest drożej. Ja w tej chwili jestem zaniepokojony tylko jednym zjawiskiem, które nas zaskoczyło po przetargu w tej chwili w ramach w Związku Gmin Śląsko-Opolskiego otwarto oferty na oświetlenie na terenie gminy, gdzie mieliśmy zabezpieczone i tak wzrost o 30%. To chce pani powiedzieć, że przy otwarciu ofert ten wzrost w naszym przypadku gminy od Muchów, kiedy kilowatogodzina u nas wynosiła 430 zł w roku 2022, to na rok 2023 to już jest 1440 zł, więc bardzo proszę sobie to policzyć, to jest ponad 300% wzrostu kosztów oświetlenia na terenie gminy. W związku z tym zadaję tak kolokwialnie pytanie, skąd wziąć na to pieniądze i komu na tym zależy, żeby samorządy położyć. No, Ja sobie nie wyobrażam, duże zmartwienie ja w w tej tej chwili chwili dla sobie samorządu. nie wyobrażam, skąd ja wezmę ponad 3 miliony złotych w budżecie więcej, chociaż i tak wydajemy ponad milion złotych na oświetlenie rocznie, skąd ja wezmę ponad 3 miliony w przyszłym roku w takiej gminie jak Odmuchów. No, w związku z tym pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi. To jeszcze dopytam o przetargi, bo też sytuacja na rynku budowlanym jest niełatwa. Po pierwsze Katastrofalna, ceny, tak, fatalna. chciałam być dyplomatyczna. Po pierwsze ceny, po drugie no, te ekipy budowlane, które przecież przychodzą Nie wiedzą, nie i wiedzą, pracują. nie wiedzą. Nie wiedzą, panie redaktor, ci przedsiębiorcy, ci budowlańcy w cudzysłowie, za ile mają już budować i ile brać za to na to budownictwo, bo niejednokrotnie dam przykład, tylko jeden, gdzie mieliśmy cieplutki kosztorys na 1 800 000, oferta była najtańsza za 6 400 000. W związku z tym jest to no wręcz nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia, a jeszcze przy tej chwili, przy tej inflacji i przy tych cenach, to różowo tego nie widzę. Natomiast w tej chwili
Będziemy ogłaszali jeszcze dwa czy trzy przetargi. No zobaczymy, czas pokaże. Panie burmistrzu, to bo wymienił pan te inwestycje, które jakby już albo się zakończyły, albo są w trakcie. Tutaj mi chodzi o centrum przesiadkowe, też o ten ośrodek wypoczynkowy Sandacz, ale mówił pan o tym, że jest oczekiwanie na te pieniądze z regionalnego programu operacyjnego. Więc państwo coś już mają w głowie, być może już Panie na redaktor, papierze jest rozpisane, co to jest? my mamy już dokumentację, my No już mamy właśnie, pozwolenia na tak. budowę i obawiam się tego, że nam te pozwolenia wygasną i znowu będziemy musieli ponosić koszty, znowu będziemy musieli uzgodnienia wszystkie prowadzić, decyzje o warunkach zabudowy. No wie pani, a tu w tej chwili jesteśmy nastawieni grona na kanalizację i na drogi. A kanalizacje mają to do siebie, że w różnych konfiguracjach, w różnych drogach one przebiegają, w tych drogach żelaznych, kolejowych. I tutaj uzgodnienia z PKP to już jest gehenna, to jest przejście przez nie wiem przez co. A to jak nam wygasną te pozwolenia, a nie będziemy mogli tej inwestycji w tym roku rozpocząć, tych inwestycji, bo to jest na kwotę ponad, z tego co pamiętam, 40 paru milionów złotych. No to niestety Poważne pieniądze. poważny pieniądz. Po drugie jeszcze modernizacja kilku oczyszczalni ścieków, budowę oczyszczalni ścieków. Proszę sobie wyobrazić, że my mamy 1,5 tysiąca kilometrów dróg w samej gminie Otmuchów, że my mamy 200 kilometrów kwadratowych, że mamy dwa jeziora, Otmuchowskie i Nyskie, 2/3 jeziora Nyskiego to w gminie Otmuchów, a więc ta konfiguracja, to położenie terenu i przede wszystkim uwarunkowania gruntowe są diametralnie różne w Różne niż odległości w tych innych kilkuset miejscach, metrów. tak. Dlatego wzrastają te koszty tychże inwestycji cholernie drogo, cholernie wysoko. W związku z tym, no tu, jak to się mówi, z niecierpliwością czekamy na środki, które do nas powinny dotrzeć, bo inaczej to się zadławimy nawet tym, co nam tutaj się szykuje z bieżącym utrzymaniem gminy i z funkcjonowaniem. Ja nie chcę wspominać o oświacie, nie chcę wspominać o innych rzeczach, które no de facto dobijają gminy. Oświata, tak, to też oczywiście bardzo, bardzo duży koszt. Panie burmistrzu, dziękuję pięknie za rozmowę. Trzymam kciuki, żeby się wszystko jak najszybciej wyjaśniło, no i też udało. Ślicznie dziękuję, No kłaniam miejmy się. nadzieję. Dziękuję pani uprzejmie. Kłaniam się. Dziękuję, Do dziękuję widzenia. bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Otwarty mikrofon, Radio Pole.